Dlaczego, kiedy stoję długo w kolejce, to ciężko mi zmienić ją na inną, pomimo tego, że widzę, że poruszę się bardzo powoli? Dlaczego realizuję projekt, chociaż już sobie zdałem sprawę z tego, że jest on piekielnie kosztowny i tak naprawdę, nawet jak mi się uda go zakończyć, będzie nieopłacalny? Albo dlaczego kontynuuję studia, pomimo tego, że uświadomiłem sobie po drodze, że to, co studiuję, tak naprawdę nie jest spełnieniem moich marzeń i no, nie chciałbym de facto pracować w zawodzie, który wiąże się z tym, co studiuję. Na początku lat 60. XX wieku firma finansowana przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji postanowiła wyprodukować pierwszy ponaddźwiękowy samolot pasażerski Concorde. Projekt wstępnie zakładano, będzie kosztował 1,5 miliarda dzisiejszych funtów. Już w trakcie, na samym początku, w trakcie realizacji projektu okazało się, że te pieniądze nie wystarczą. Więc kolejne rządy, kolejne ekipy dodawały kolejne pieniądze do tego, żeby ten projekt został ukończony. Ostatecznie całość kosztowała 9,5 miliarda dzisiejszych funtów. Pytanie jest takie: skoro już wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie nieopłacalne, to po co to robiliśmy dalej? Owszem, powstał samolot, który latał z dwukrotną prędkością dźwięku. Zaledwie 3 godziny przelatywał między Londynem a Nowym Jorkiem, albo Paryżem a Nowym Jorkiem, bo to była główna linia, na której latał, ale był to zbyt drogi samolot. Mało kto chciał nim latać, bo piekielnie drogie były bilety i ostatecznie wycofano go z użycia, a w całej historii wyprodukowano zaledwie 20 takich samolotów. To, o czym mówię, jest przykładem czegoś, co nazywamy efektem utopionych kosztów, który czasami właśnie jest nazywany efektem Concorde. Wyprodukowaliśmy coś, co okazywało się nieopłacalne, ale my już wcześniej widzieliśmy, że to będzie nieopłacalne. Już w trakcie realizacji widzieliśmy, że to będzie nieopłacalne, a pomimo tego nie wycofaliśmy się z realizacji naszego projektu. Owszem, możemy powiedzieć, ale głupcy, którzy tracili pieniądze i tracili czas, tracili energię na to, żeby realizować coś, co ostatecznie w ogóle nie zadziałało. To prawda, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, my jesteśmy takimi samymi głupcami. Efekt utopionych kosztów to coś, co towarzyszy nam bardzo często i bardzo mocno wpływa na nasze decyzje. Efekt utopionych kosztów to, najkrócej mówiąc, tendencja do trwania w decyzjach, pomimo tego, że wiemy, że one są błędne. Efekt utopionych kosztów pojawia się wtedy, kiedy po zainwestowaniu jakiegoś czasu, wysiłku, energii, pieniędzy osiągnięcie jakiegoś celu, na końcu okazuje się, że my wiemy, że ta decyzja była zła, a pomimo tego nie chcemy się z niej wycofać, no bo przecież wydaliśmy pieniądze albo straciliśmy czas. Błędem, który popełniamy, jest często to, że pozostajemy przy niekorzystnej dla nas opcji, pomimo tego, że pojawiają się opcje alternatywne, lepsze, które moglibyśmy wykorzystać. Pokażę Wam to za chwilę na przykładzie z badań. Klasyczne badanie z tego zakresu przeprowadzili Hal Arkes i Catherine Bloomer. Poprosili oni respondentów, żeby sobie wyobrazili, że kupili dwie wycieczki. Jedną za $100, drugą za 50. Następnie poprosili ich, żeby sobie wyobrazili, słuchajcie, no niestety, ale jak się okazało, obie wycieczki, ta za 50 i ta za 100, odbywają się w tym samym czasie. I co gorsza, jeżeli zrezygnujemy z którejś z tych wycieczek, to nie dostaniemy zwrotu za drugą. Co w tym przypadku robicie? Człowiek, który myśli o tym, jak maksymalizować swoją użyteczność, jak maksymalizować swoje szczęście, powinien wybrać tą wycieczkę, która jest lepsza, tak? Czyli tą atrakcyjniejszą. Ale większość ludzi wybiera wycieczkę, która była droższa. Dlaczego? Nawet jeżeli wycieczka tańsza wydaje im się atrakcyjniejsza, to
nie chcą stracić 100 dolarów, które wydali na wycieczkę droższą. Rozumiecie, na czym polega cały dowcip? Cały dowcip polega na tym, że kiedy możemy wybrać alternatywę, która jest dla nas lepsza, my z tego nie korzystamy, bo nie chcemy stracić tego, co zainwestowaliśmy wcześniej. Tego rodzaju przykładów i badań jest bardzo wiele. Mamy do czynienia z efektem utopionych kosztów, na przykład w lidze NBA. W najlepszej lidze koszykarskiej na świecie okazuje się, że trenerzy przy wypuszczaniu zawodników na boisko często kierują się tym, ile zawodnik zarabia albo które miejsce zajął w drafcie, i to wpływa na czas, który zawodnik spędza na boisku. Pomimo tego, że zgodnie z tym, jakie mamy statystyki, inni gracze, którzy są tańsi, są równie efektywni, kiedy są na boisku, jak ci, którzy są lepsi, ci, którzy są drożsi, przepraszam. Inny prosty przykład pochodzi ze świata zwierząt. Efekt utopionych kosztów zaobserwowano m.in. u szczurów, makaków i myszy. Ale najciekawszym przykładem efektu utopionych kosztów, najciekawszy przykład efektu utopionych kosztów obserwujemy u bagiennika żółtobrewego. Żółtobrewy. Strasznie trudne słowo. To ptaszek, który budując gniazda, w momencie kiedy pojawia się szkodnik, drapieżca, typu kot, nawet domowy, ptaszek chroni swoje gniazdo, atakując, udając atak na drapieżnika, albo próbując go odciągnąć od gniazda, śpiewając blisko niego. Co się okazuje? Im większe jest gniazdo, im więcej zostało zainwestowane w zrobienie tego gniazda, tym bardziej energii, z większym zapałem ptaszek go chroni. Krótko mówiąc, im więcej zainwestowałem, tym trudniej mi się wycofać z tego przedsięwzięcia. My, zwierzęta, wszyscy mamy tak samo. Dlaczego tak się dzieje? Skąd się bierze to, że człowiek wie, iż powinien zrezygnować, wie, że powinien wybrać coś innego, a pomimo tego tego nie robi? Czasami słyszę od studentów studiujących na uniwersytecie, że nie, to był błąd, oni nie powinni wybierać tego kierunku, oni powinni w ogóle studiować gdzie indziej, oni powinni robić cokolwiek innego. I wtedy przychodzi mi do głowy, to czemu tu jesteś? Dlaczego tu jesteś? Zrezygnuj, po co? Po co się męczyć, skoro i tak nie chcesz pracować, nie chcesz robić tego, czego się uczysz właśnie teraz. A, bo już jestem tam rok, bo już jestem 2 lata na tych studiach, to już dokończę. Wydaje się to bardzo sensowne i bardzo odpowiedzialne. No i oczywiście racjonalne. Ale z drugiej strony jest to typowy przykład utopionych kosztów. Wiem, że moja decyzja wcześniej podjęta, kiedy wybierałem studia, jest błędna. Wiem, że nie chcę być socjologiem, ekonomistą, nawet lekarzem. Wiem. Ale pomimo tego tkwię, ponieważ robiłem to już wcześniej. Zainwestowałem w to dużo pieniędzy, dużo czasu, dużo energii. I wyszedłbym na nieracjonalnego, gdybym zrezygnował. No właśnie. Obawa przed tym, że wyjdę na nieracjonalnego, obawa przed tym, że wyjdę na marnotrawnego, jest jedną z najsilniejszych obaw, które mamy i które kierują naszymi decyzjami. Nie chcemy wyjść na kogoś, kto podejmuje nieracjonalne decyzje. Chcemy myśleć o sobie jako o osobach mądrych, racjonalnych, dobrze przygotowanych do życia i tak dalej, i tak dalej. Drugim wytłumaczeniem tego, że podejmujemy decyzje, które są niezgodne tak naprawdę z naszym interesem, jest awersja do strat. Znacznie silniej przeżywamy, kiedy stracimy coś, niż wtedy, kiedy coś zyskujemy. Oczywiście jedno jest na biegunie ujemnym, strata, a zysk na biegunie dodatnim. Natomiast, żeby zrównoważyć to między sobą, musielibyśmy bardzo dużo zyskać i trochę stracić i wtedy byłoby na zero. Każdym z nas, jedną z największych sił wpływających na nasze decyzje jest unikanie, chęć uniknięcia straty. Co ciekawe, łatwiej nam zrezygnować z czegoś, gdy decyzja o tym, co robiliśmy, nie została podjęta samodzielnie.
Czyli krótko mówiąc, jeżeli inni mieli wpływ na to, jaką decyzję podjąłem, jeżeli ktoś mnie namawiał na to, żebym na przykład pojechał w góry albo nad morze na wakacje, a mi się tam nie podoba i wolałbym stamtąd uciec, to łatwiej mi to zrobić w momencie, kiedy czuję się przymuszony, zachęcany przez innych. Trudniej, jeżeli sam podjąłem tę decyzję, jeżeli to była moja własna, odpowiedzialna decyzja. Człowiek chce wychodzić na takiego, który kalkuluje, myśli, jest trwały w swoich przekonaniach i jest wiarygodny po prostu. Jest jeszcze trzecie wytłumaczenie obok awersji do straty i obok wpływu innych na nasze decyzje. Jest jeszcze trzecie wytłumaczenie, dlaczego tkwimy w decyzjach, które okazują się być nie najlepsze. Powód jest prosty. Kiedy raz podejmujemy decyzję, okazuje się, że nasze przekonanie o tym, że to była dobra decyzja, znacznie rośnie. Zanim podejmiemy decyzję, wahamy się. W momencie, kiedy podjęliśmy już decyzję, nasze przekonanie o tym, że była to dobra decyzja, znacznie wzrasta. Nazywamy to optymizmem podecyzyjnym, ale o tym opowiem kiedy indziej. Najważniejsze w myśleniu o efekcie utopionych kosztów jest to, że musimy sobie uświadomić, że pieniądze, energia, czas, który już zainwestowaliśmy, one nie wrócą. One nie wrócą. Dlatego nie powinniśmy już patrzeć w tył i zastanawiać się, jak powinienem zachowywać się dzisiaj, skoro kiedyś zainwestowałem tyle pieniędzy, tylko powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie najlepsze dziś. To mogą być decyzje dotyczące przerwania czytania książki, która pomimo tego, że kosztowała dużo pieniędzy, to jest po prostu nudna. To może być decyzja o tym, że wychodzimy z kina, kiedy okazuje się, że film, który oglądamy, jest po prostu beznadziejny. Powodem do tego, żeby zostać w kinie, nie powinno być to, że zapłaciliśmy za bilet. To może być decyzja o, ja tego nie mówiłem, wyjściu ze związku, który okazuje się nie mieć przyszłości, pomimo tego, że zainwestowaliśmy w niego dużo czasu i dużo, dużo pieniędzy. To może być decyzja o zmianie pracy albo w ogóle przebranżowieniu się, pójściu w innym kierunku. Pomyślcie o tym. Z tym Was dzisiaj zostawiam.